Elo kochany YouTubie, wcześnie rano wstałem, kawa na wynos jest, 3 szklanki wody hiszpańskie, zdrowe śniadanie zrobione i idę do Wrocławi pracować. Kasia, gdzie jesteś? Jestem. Gdzie jesteś, co robisz? We Wrocławiu, pracujemy. Bardzo. Ja też? Nie ciężko, wcale nie ciężko. Łatwo było znaleźć. Długo cię nie szukałem. Tak patrzyłem, co można zjeść. Chodziłem po lokalach tutaj. Powiem wam, że jeszcze nic nie znalazłem. Ryżu nie było nigdzie. Mogłem sobie ugotować, no nie? I ze swoim przyjechać. A, nie pomyślałem. Ty, a gdzie byliśmy przed chwilą? W urzędzie paszportowym. I co robiliśmy tam? Siedzieliśmy. Patrzyliśmy na ludzi. Coś wypatrzyłeś? No, jedna dziewczyna siedziała obok nas. Fajna. To paszport? Nie byłem w to zamieszany. A teraz gdzie idziemy? Na spacer. Co będziemy robić? No, będziemy patrzeć, przyglądać się, jak ludzie jeżdżą samochodami, jak siedzą w tramwaju i jadą. A my w tym czasie idziemy. Jest kilka form przemieszczania się. Jest też droga na niebie. Ostatnio się tym przemieszczaliśmy. Tak. To jest też droga właśnie powietrzna. Jest też droga wodna. Można płynąć statkiem na przykład. Ale statkiem pamiętajcie, że trzeba pływać po większych obszarach wodnych, nie malutkich, bo się zatkacie. Jak będziecie chcieli przepłynąć przez rzekę, co ten chłop bredzi? 5-metrową, a wpadniecie z wielkim statkiem, no to nie ruszycie się za daleko. Ale my idziemy z buta, to się ruszymy, tak? Tak, a na pieszo zawsze można pokonać nawet trudniejsze i węższe ścieżki. No to idziemy na pieszo. Tutaj. Jak spacer? No, spacer odbyty. To nie było głównym celem, żeby spacerować, po prostu chodzenie było elementem transportu. A przy okazji został wykonany spacer. Co jeszcze zostało wykonane? No, kto miał coś załatwić, to załatwił. Kto miał być towarzyszem, był towarzyszem. Co więcej się wydarzyło? Zakupy zostały zrobione, takie spożywcze. Produkty do wykonania obiadu, przyrządzenia kolacji, śniadania. To w zasadzie nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, jaki to jest posiłek, bo wszystkie wyglądają podobnie. O, taka ciekawostka, mogę wam powiedzieć. A co będziesz jadł teraz? To, co jest na patelni. Nie. Jak tam influencer? Już myślałem, że będę mógł po prostu się zrelaksować. Dziękuję. Dawaj, biesle. A to, co mam ocenić? Recenzja, no. Poczekaj, bo chciałem zacząć od tego kawałka, najgłupszego. No. Niby jest zrobiony. No jest, musisz. Dawaj, czy nie guma, nie suche i nie za jakie? Dobra. 6 gwiazdek. Na 6. Parał! Też będę go zjadł. Tutaj. Smacznego. Dziękuję. Emocje na świeżo po tym. Po posiłku. No, tak jak na początku, nie zmieniam zdania. Bardzo dobre, 6 gwiazdek. Cały proces jedzenia był bardzo wpływowy na satysfakcję. A dokąd pan teraz spaceruje? No, chcę obejrzeć tutaj domki. Nie żartuję, nie chcę tego oglądać. Już się nie oglądałem tego przez wiele lat. A idziemy tędy, bo tędy prowadzi nasza ścieżka. Dokąd? Do galerii handlowej. A czym będziemy handlować? Będziemy handlować rzeczami kupionymi tutaj, na tym jarmarku. Po cenach 3 razy niższych. To żeby w ogóle to sprzedać. Gdzieś indziej poza tym miejscem. Czyli kupić drożej, sprzedać taniej. To jest nasz model biznesowy? Tak. No dobra, to idziemy kręcić biznesy w galerii. Co robisz w Bangkoku?
herbatki z próbowałem i wracam z powrotem do Polski. O, a gdzie spacerujesz? No, zostawiłem część swoich rzeczy w pewnym miejscu i teraz muszę po nie wrócić. Za drzewem schowałem. Mam nadzieję, że nikt nie wziął. Żebym jeszcze pamiętał, które to drzewo było, ale na szczęście pamiętam. Na mapce mam rozrysowane w razie czego. Idę teraz po swoje rzeczy i jadę sobie dalej. Tutaj. Jeszcze ostatnia scenka, pożegnanie. No tak? No. No to co, chciałbym wszystkim życzyć smacznego, jeśli jecie. Lub miłych snów, jeśli już idziecie spać. A kiedy wstajecie, to wiadomo, żebyście szybko mogli cieszyć się wolnym. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego, pa. Pa. Dobra, wsiadam w swoje auto i muszę przygotować się do wyjazdu, do pokazu, występu i życia. No, no to królo Wrocławiowowóz czeka na jutrzejszą wycieczkę, a ja idę na chatę nagrać. Wieczorny update. Dzień dobry. Więc tak, co się dzisiaj wydarzyło, żebym stał się człowiekiem, performerem, legendą? Popracowałem dużo nad sobą i swoim biznesem we Wrocławiu, a później spędzałem quality time ze swoim kolegą, rozmawiając o życiu głównie. Kurde, ale dalej tak, dalej czuję się do dupy z żołądkiem. Nie wiem, czy to przez tą wczorajszą kawę, czy... No dalej nie jest dobrze. Mam tam nadkwasotę z gagę, ciężko mi strasznie na żołądku, nawet po wypiciu szklanki wody. No ale tym się tutaj objawiają te moje nadkwasoty. Kurde, niepotrzebnie zupełnie wczoraj to piłem. Powinienem się trzymać swojego protokołu. Wiem, że jak się trzymam, to jest dobrze. Wiem, że jak wyskakuję gdzieś jakoś i jem coś inaczej, to jest gówno. Ale dalej, jak widać, człowiek nie jest istotą racjonalną i dalej robię coś, co wiem, że po czym będę czuł się źle i czuję się po tym źle i jest mi źle ze sobą. Super. No. A jutro bardzo długa trasa przed nami z Wrocławia do Koszalina, ponad 550 km. Pokazy tam mam dwa, jeden po drugim. No i trochę stresuję się tą całą sytuacją. Mam samochód, powinien dojechać, wszystko powinno być git. No, ale trasa długa, warunki na drogach takie sobie. Żołądek mi było, nie za dobrze się z nim czuję. No, także nie jest za fajnie. Ale wiem, że sobie poradzę jutro. Dam radę, zrobimy świat i wszystko to wam oczywiście pokażę. Ach. Kurde, czemu się tak dzieje z tym żołądkiem? To nie rozumiem. Co za gówno. Nie podoba mi się to. No ale dobra, wiem, że jak jutro będę musiał się zmobilizować na pokazie, to się zmobilizuję na pokazie i będzie super. No. Coś jeszcze? Jeszcze się muszę przygotować do tego pokazu, bo bardzo wcześnie wyjeżdżamy. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję bardzo. Nie czuję się za dobrze, przepraszam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Cześć! Nie mam mocy. Elo.